Uwaga, znajdujemy się przed garderobą, gdzie znajdują się największe gwiazdy. Podglądnijmy ich, może odkryjemy jakieś sekrety. Widzimy, że na planie panuje nerwowa atmosfera. Wszyscy chcą jak najlepiej wypaść. Tu widzimy, szykuje się nasze jedyne i niepowtarzalne jury. Idąc dalej, widzimy napiętą atmosferę w miejscach, gdzie są nasi aktorzy. Oto są nasi jedyni i niepowtarzalni styliści, Justyna i Kasia. Muszę wspomnieć, że ubierały samą Madonnę. Dalej widzimy nasze wspaniałe wizażystki, Edytę i Anetę. Co jest ciekawe, malowały one samą Angelinę Jolie. Idąc dalej, a o tutaj obok oczywiście gwiazda z Sulimierza, jak żeby inaczej. Przemieszczając się dalej, widzimy, o, witam, naszą fryzjerkę czeszącą gwiazdę z Klicka. Warto wspomnieć, że Ewelina czesała samą Wiktorię Beckham. Ja chciałabym się pochwalić moimi nowymi butami od Armaniego. Wspaniale. Czy dostanę potem wizytówkę, żebym mogła kupić takie same? Tak, oczywiście. To po planie się umówimy. Dziękuję. Gwiazdo z Myśli Boża. Nie, teraz nie można do tego. Gwiazdy bywają kapryśne, jak widzimy, ale nie dajmy za wygraną. Halo, proszę nam odpowiedzieć na parę pytań. Jak idą przygotowania? No, idą bardzo ciężko, powoli, ale dajemy radę. I to jest najważniejsze. Tak, oczekujemy strasznie. O, widzimy dwie nasze gwiazdy, które urzekły jury w castingu. Halo! Spokojnie, spokojnie. Zadam tylko parę pytań. Jak oceniacie plan? Tak, oczywiście. Ma być naprawdę świetny makijaż. Jeszcze jesteśmy niedokończone, ale będziemy na pewno pięknie wyglądać. Czy spełnia on wasze oczekiwania, czy może wyobrażałyście sobie coś innego? Mamy piękne stroje, piękne makijaże i myślę, że będziemy sławne po tym filmie. Ja także w to nie wątpię. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła powiedzieć, że znam takie gwiazdy. Dziękuję wam bardzo. Wszystkie przygotowania idą pełną parą. Wszyscy chcą jak najlepiej wyglądać i się prezentować. Proszę, a oto nasza gwiazda z Sulimierza. Co pani nam powie? No, piękna sukienka. Od Giorgio Armani. O, to widzę, że tu Armani, to same stroje są od Armaniego. Mój bardzo dobry przyjaciel. Naprawdę? Znamy się już tyle lat. Zawsze mi uszyje coś w mój gust. W takim razie bardzo się cieszę. Najlepszy płaszcz. Ależ oczywiście. A co powiedzą nasze wizażystki? Jak oceniacie aktorów? Są w bardzo dobrej formie i wszystko będzie okej. Także bardzo się cieszę. Może pani coś powie, czy gwiazdom nie podobają się stroje, które pani oferuje? Gwiazdy są bardzo wybredne. Sami nie wiedzą, na czym stoją. Widać, że panuje nerwowa atmosfera, wszyscy się kłócą, ale tak naprawdę są ze sobą bardzo zgrani. Co pani powie o gwiazdach? Przepraszam, co pani powie o gwiazdach? Bardzo, to gwiazda z Klicka, tylko wyprzedzać by chciała, no. Co to ma znaczyć? Dobrze, chodźmy dalej, nie przeszkadzajmy w przygotowaniach. Zadajmy parę pytań naszemu jury. Czy aktorzy spełniają państwa oczekiwania? Tak, naprawdę, po tej stylizacji jestem bardzo zaskoczona i oczywiście bardzo pozytywnie zaskoczona. Czy pani podziela to zdanie? Tak, podzielam, bardzo dobra robota w ogóle całej obsady wizażystów, prawda, fryzjerów i reszty, no. Świetnie. Pani także zgadza się z tą opinią? Zgadzam się z koleżankami. Tak, bardzo się cieszę, więc żebyśmy dłużej nie przeszkadzali, zakończmy nasze spotkanie i dajmy aktorom przygotować się do wielkiego show. Dziękuję bardzo, mówiła Maria Ucyszyn.